lasy pokrywają niemal 1/3 powierzchni naszego kraju i w ujęciu globalnym odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu biosfery. Trudno jest więc pominąć tematykę leśną w aspekcie edukacji szkolnej. Obecnie jest ona jednym z podstawowych elementów pracy współczesnych polskich leśników. Dlatego nadleśnictwa w całym kraju prowadzą liczne działania mające na celu poprawę wiedzy społeczeństwa w zakresie terenów leśnych. Nie inaczej jest w nadleśnictwie Świdnica. Możliwości edukacyjne nadleśnictwa Świdnica są bardzo duże. Musimy pamiętać o tym, że położenie nadleśnictwa Świdnica to 24 gminy i 6 starostw. I takie aglomeracje jak aglomeracja Wałbrzyska, Świdnicka, Dzierżoniowska, Bielawska, Pieszyska to są wszystko miejscowości, jeżeli dodamy do tego jeszcze Jaworzynę, Świebodzice, są to miejscowości, które zapotrzebowanie na edukację i taką edukację stricte leśną, ekologiczną jest bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że las tworzy własny, specyficzny klimat, o który należy dbać. Dla leśnika najlepszym i najwspanialszym narzędziem edukacji jest las. I wszyscy musimy pamiętać, że las to jest formacja roślin drzewiastych i zwierzęcych, wytwarzająca specyficzne warunki glebowo-klimatyczne, która tworzy jedną całość przyrodniczą. W związku z powyższym leśnik wychodząc do lasu ma przeogromne narzędzia w postaci lasu, w postaci zwierząt w nim występujących, gleby, właśnie klimatu, mikrosiedlisk, żeby to społeczeństwo edukować. I to w jaki sposób powinno się dbać o las i zwierzęta w nim żyjące, uczą leśnicy. Oczywiście, aby edukacja była na jak najwyższym poziomie, niezbędna jest do tego odpowiednia infrastruktura. W Nadleśnictwie Świdnica specjalnie po to powstała Stacja Edukacji Ekologicznej, która jest swoistym wielozadaniowym centrum. Uczymy tutaj o przyrodzie, tak? Jak wygląda nasza przyroda, jak wyglądają nasze lasy, jakie mamy gatunki roślin, zwierząt w lesie, jak powinniśmy się zachowywać, na czym polega praca leśnika. Także staramy się edukować również ekologicznie, i że nie wolno zaśmiecać lasów, trzeba segregować śmieci, że to wszystko, co dzieci też uczą się w szkole. Stacja Edukacji Ekologicznej jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt do nauki ekologii, przyrody i biologii. Mamy taką salę z laboratorium, my ją nazywamy, w której mamy mikroskopy i tam mamy 24 stanowiska z mikroskopami, tam dzieci mogą sobie obejrzeć gotowe preparaty, mogą też stworzyć swój własny preparat, można obejrzeć sobie włosa, paznokieć, cokolwiek sobie dzieci życzą, mogą przynosić coś ze sobą do oglądania. I tutaj sugerujemy zawsze, żeby to były jednak dzieci takie starsze, przynajmniej od 4 klasy podstawowej, bo wtedy potrafią już lepiej obsługiwać mikroskop. Mamy również tutaj do pokazania różne tablice tematyczne, takie do zgadywania. Mogą odkrywać odpowiedzi, zgadywać jak to wszystko wygląda. Mamy tablice multimedialne, do których mamy programy również, gdzie dzieci mogą pracować same. Integralną częścią stacji jest jaskinia nietoperzy, w której dzieci mogą nauczyć się wszystkiego na temat tych niezwykłych zwierząt. Mam również tropy zwierząt, takie sztucznie zrobione, możemy je odciskać w mokrym piasku, dzieci zgadują, jaki to jest trop zwierzęcia. Mam również tabliczki takie drewniane różnych gatunków drzew, mogą zgadywać, jakie to jest drzewo właśnie po tym drewnie, bo można sprawdzać ich ciężkość, dotyk, także dotykiem też również dzieci sprawdzają. Edukacja nie ogranicza się tylko do leśnej fauny i flory. Dzieci dowiadują się wiele ciekawostek z życia nietoperzy. Nietoperze to są zwierzęta, które są mało poznane, najczęściej owiane jakimiś tajemnicami, mitami i strasznymi takimi historiami, a my obalamy te mity, staramy się uzmysłowić dzieciom, że nietoperze to są bardzo pożyteczne stworzenia, szczególnie cenione przez nas leśników, dlatego że zjadają szkodliwe owady. I oczywiście staramy się również uzmysłowić dzieciom, że nietoperze mieszkają też w miastach i na wsiach, które są obecne wokół nas. Dzięki współpracy Nadleśnictwa Świdnica z wrocławskim ZOO w stacji dzieci mogą zobaczyć i nauczyć się kilku ciekawostek o trochę bardziej egzotycznych zwierzętach.
mamy taką zagródkę dla zwierząt. To nie są nasze zwierzęta typowo leśne, niestety nie możemy takich trzymać, ale mamy tam świnki morskie, króliki, szczury, myszy. Pokazujemy, dzięki temu możemy pokazać dzieciom, jak wygląda opieka nad zwierzętami, że to nie jest takie nasze widzimisię, że dziecko zapragnie i powie, mamusiu, tatusiu, kup mi króliczka i później nie zajmuje się tym zwierzątkiem. One dzięki temu widzą, że trzeba im dawać jeść, trzeba im zmieniać posłanie, że muszą klatkę mieć odpowiednio dużą, trzeba je głaskać, bo to jest nasz pupil, więc brać też na ręce. O tym wszystkim muszą wiedzieć. Mamy również w stacji zrobione takie specjalne pomieszczenie, tutaj koledzy nazywają je gadziarnią i mamy tam teraria właśnie z gadami. Mam też egzotyczne tam owady i właśnie takim najciekawszym zwierzęciem jest kameleon jemeński. Bardzo ładnie zmienia kolory, jak się denerwuje albo chce się ukryć przed nami. Często problem mają dzieci z wyszukaniem, gdzie on się znajduje w tym terrarium. Mamy też agamę brodatą, gekona lamparciego. Te zwierzęta dostaliśmy z zoo, bo współpracujemy właśnie z zoo. Dostaliśmy również od zoo te egzotyczne owady. I mamy karaczany marmurkowe, inaczej karaczan olbrzymi, karaczany madagaskarskie, patyczaki, trzy gatunki patyczaków. Zajęcia z dziećmi nie ograniczają się tylko i wyłącznie do budynku stacji edukacji ekologicznej. Od wielu lat leśnicy prowadzą zajęcia z grupami szkolnymi w terenie. Mamy taki program ze szkołą podstawową numer 1 w Pieszycach, to jest szkoła o profilu ekologicznym, że odbywamy dużo takich zajęć, wycieczek, różnych takich właśnie w lesie. I to polega głównie na tym, że tak jak tutaj na przykładzie, zbierane są 2-3 klasy i idziemy w teren. I akurat w tym przypadku tutaj szliśmy ścieżką edukacyjną od Kamionek do Rościszowa. To jest ścieżka edukacyjna, która została tutaj przez powiat wykonana. Tu jest dużo tablic opisowych, także dzieci mogą i same czytać, ale przede wszystkim słuchać tego, co mówią leśnicy. Tak jak ja w tym przypadku opowiadałem o wszystkim. I o lesie, i o zwierzynie. Właściwie o znaczeniu tego lasu dla naszego społeczeństwa, że to jest rola i są funkcje różne, i ekologiczne, i produkcyjne. Także o tym dzieci się dowiedziały, żeby właśnie im przybliżyć sprawy i ekologiczne, i pracy leśników. Tego typu zajęcia wzbogacają edukację przyrodniczą w wielu szkołach na terenie Nadleśnictwa Świdnica. W ciągu roku nasza szkoła wykonuje szereg akcji ekologiczno-przyrodniczych i tutaj pan Krzysztof tutaj wraz z Nadleśnictwem nas bardzo wspomaga. Nasze dzieci wyjeżdżają na zajęcia edukacyjne, warsztatowe w Góry Sowie, na ścieżki ekologiczno-przyrodnicze. Pan Krzysztof tutaj przyjeżdża tutaj i prowadzi takie zajęcia w szkole. Odbywają się różne warsztaty, spotkania, prelekcje, konkursy, także współpraca bardzo dobrze nam się układa. Jednak czy tak aktywne włączanie się nadleśnic w naukę przyrody u dzieci jest konieczne? Zdaniem nadleśniczego Jana Dzięcielskiego tak. Potrzeba edukacji społeczeństwa jest przeogromna. Zważywszy na to, że nawet w podręcznikach, w których uczą się w szkole podstawowej czy w gimnazjach, są błędy. Takim sztandarowym błędem i później powielanych niestety, nad czym ubolewają leśnicy przez nauczycieli, to jest to, że lasów w Polsce ubywa. Nie, lasów w Polsce przybywa. W okresie powojennym lasów mieliśmy 20%, w tej chwili tych lasów mamy 29,2%. Jak jeszcze dodamy, że w polityce leśnej państwa jest zapisane, że do 2030 roku powierzchnia lasów powinna stanowić 33% powierzchni Polski, to mamy niezatarty dowód, że tych lasów przybywa i oby tak dalej było. Od wielu lat lasy otwierają się dla całego społeczeństwa. Powstają nowe ścieżki edukacyjne w lasach i utwardzane są drogi, dzięki którym każdy z nas może się w niego zagłębić. Takie ścieżki znajdują się m.in. przy jeziorku Daisy, naszym rezerwacie, ścieżka w Kamionkach, ścieżka na Górze Parkowej. Mamy w sumie 6 takich ścieżek, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Oprócz tego wszystkie urządzenia turystyczne, które robimy tutaj na terenie Nadleśnictwa Świdnica, nawet remonty dróg powodują, że ten las jest bardziej dostępny. Jest dostępny dla ludzi, dla nas wszystkich. To powoduje, że ludzie mogą
wejść w głąb lasu, w takie tereny, gdzie często nie były one dostępne. Oczywiście zostają też takie tereny, gdzie człowiek nie powinien za bardzo się kręcić, ze względu chociażby na ostoje zwierząt. I tutaj na terenie nadleśnictwa mamy OHZ w Bielawie, gdzie mamy hodowlę muflonów i mamy tak wytyczone tutaj drogi, ścieżki czy szlaki turystyczne, żeby nie kolidowały z miejscem, gdzie te nasze muflony występują. Leśnicy zachęcają do odwiedzania lasów całymi rodzinami. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkich Państwa do lasów państwowych zaprosić.